Dzień dobry! Słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a tym razem będzie o sprawie Lisy Montgomery. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to oczywiście zachęcam, dzięki temu będziecie na bieżąco i będziecie dostawać powiadomienia o wszystkich filmach, które pojawiają się na tym kanale. A teraz zapraszam do słuchania. Lisa Montgomery dorastała w dysfunkcyjnej rodzinie, w której przemoc była codziennością. I ta historia zostanie opowiedziana właśnie od tej strony, nie od strony ofiary, a od strony sprawcy. Lisa przyszła na świat w lutym 1968 roku. Urodziła się w stanie Waszyngton, ale kiedy była jeszcze niemowlakiem przeniosła się z rodzicami do Kansas, gdzie spędzi część swojego życia. Jej matka, Judy, miała 20 lat, kiedy ją urodziła. Sama pochodziła z rozbitej rodziny, w której nadużywano alkoholu. Jak będzie później sama wspominać, kiedy była w ciąży, piła alkohol. Przez to lista urodziła się z licznymi wadami, w tym z uszkodzonym mózgiem, ale trudno było ocenić skalę uszkodzeń, dlatego że w tamtych latach nie było rozwiniętych technologii, nie było świadomości społecznej, że w ciąży nie powinno się pić ani palić, a poza tym Nikogo tak naprawdę nie interesował los Lisy, nawet jej własnych rodziców. Mężem Judy był 25-letni John Patterson. Wzięła z nim ślub w 1967 roku, kiedy miała 19 lat. Był jej drugim mężem. John był żołnierzem i kiedy Lisa miała rok, został przeniesiony do innej bazy. Zamieszkali w Fort Riley, w sercu Kansas. Z Judy i Johnem mieszkała córka Johna z poprzedniego małżeństwa. Diane była o cztery lata starsza od Lisy. Były blisko, kiedy były dziećmi. Doskonale się rozumiały i były dla siebie wsparciem. Pomagało im to odwrócić uwagę od tego, co działo się w domu. John, tak jak jego żona, był alkoholikiem. Nie nawiązał z dziećmi relacji. W dokumentach sądowych pojawi się informacja, że miał chorobę afektywną dwubiegunową. Małżeństwo Judy i Johna było bardzo niestabilne i toksyczne. John był poważanym i szanowanym żołnierzem. Nikt nie wiedział i nawet nie przypuszczał, co może dziać się ze zamkniętymi drzwiami. W 1970 roku, kiedy Lisa miała dwa lata, Judy urodziła kolejne dziecko córkę o imieniu Patty. Niedługo później John został wysłany do Wietnamu. Bliscy będą wspominać, że chciał uciec od Judy ale w rzeczywistości wielu żołnierzy z tej bazy, jak i wielu innych, opuściło Stany Zjednoczone na wiele miesięcy, aby walczyć na froncie. John wrócił do Stanów, kiedy w Europie trwały rozmowy pokojowe. Przez ten czas opiekę nad trzema dziewczynkami sprawowała Judy. Wielu sąsiadów wiedziało, że w domu panuje przemoc, ale nikt nie wezwał policji, nie zawiadomił służb, nie zaoferował pomocy. Nikt nie przejął się losem dziewczynek, które musiały żyć w takich warunkach i każdego dnia walczyć o przetrwanie. Ponieważ Patty była najmłodsza, cała uwaga była skupiona na Dajen oraz Lisie. Judy nie ukrywała, że nienawidzi Dajen. Nie była jej biologiczną córką, o czym przypominała jej każdego dnia. Znała jej słabe punkty. Wiedziała, że matka dziewczynki porzuciła rodzinę i wykorzystywała te informacje. Tworzyła wyrafinowane formy tortur, aby poruszyć jej najsłabsze punkty. Dajen po latach powie: Znajdowała to, co najbardziej cierani, i używała to przeciwko tobie. Koniec cytatu. Kazała jej jeść rzeczy, których nie lubiła. Zakazywała jej płakać. Jeśli usłyszała, że płacze, biła ją i Lisę. Takie metody stosowała, kiedy miała lepszy dzień. Dziewczynki nauczyły się rozpoznawać, kiedy miała gorszy dzień, próbowały jej unikać, aby jej nie prowokować, ale nie potrafiły przed nią uciec. I tak zawsze jej znajdowała. Gdy jadły przy stole, musiały uważać na każdy, najdrobniejszy ruch. Jeśli się zakrztusiły, jadły zbyt szybko, zbyt wolno, lub jeśli było słychać uderzenie sztućców o talerz, Judy biła je. Zaklejała im usta taśmą, zamykała w pokoju, można było odnieść wrażenie, że zadawanie innym bólu sprawia jej przyjemność. W jej oczach widać było satysfakcję. Triumfowała, kiedy doprowadzała córki na skraj wytrzymałości. Bawiło ją to, że Dajen boi się odrzucenia. Jej matka zostawiła rodzinę, a ojciec wyjechał i nie wiedziała, kiedy wróci. Była zadana na los kobiety, która jej nienawidziła. Czasami Judy kazała jej się rozebrać do naga i stać przez całą noc przed domem, niezależnie od tego, czy panował mróz, czy któryś z sąsiadów patrzył, czy nie mogła stać o własnych siłach. Kiedy się sprzeciwiła, musiała stać jeszcze dłużej. Albo słyszała w odpowiedzi, że ma nie wracać do domu i nie dostanie na drogę niczego, nawet ubrań. Przez wiele miesięcy sąsiedzi przyglądali się Judy i jej rodzinie. Stali się obserwatorami, świadkami, którzy jedynie patrzyli i zdobywali się na kręcenie głowami w wyrazie dezaprobaty. Nikt nie powiadomił policji. Gdy John wrócił do domu, przeraziło go to, co zobaczył. Postanowił zabrać córki ze sobą i przeprowadzić się w inne, lepsze miejsce. Lisa miała wtedy trzy lata, ale mieszkały z ojcem najwyżej przez kilka tygodni. Wkrótce John wrócił do Fort Riley z Lisą, Diane i Patty, bo jak wyjaśnił, nie był w stanie się nimi zajmować. Musiał pracować, nauk i choroba nie pozwalały mu funkcjonować i nie wiedział, jak zajmować się najmłodszą córką, która miała wtedy niecały rok. W dniu, kiedy zostawił córki pod domem Judy, widział je po raz ostatni. Nigdy więcej nie wrócił, nie dzwonił, nie pisał z ich życia zniknął na zawsze. Niedługo później on i Judy wzięli rozwód. Od tej pory kobieta czuła się całkowicie bezkarna. Posuwała się jeszcze dalej, sprawdzając, jak daleko leży granica wytrzymałości. Biła swoje córki wszystkim, co wpadło jej w ręce miotłą, pasem, kablami, sznurami, wieszakami. I Dajen chciała bronić swoją młodszą siostrę, Lisę. Wolała przyjąć karę, niż patrzeć, jak jej siostra cierpi. A Judy posuwała się jeszcze dalej. Któregoś razu zabiła psa rodzinnego na oczach Lisy i jej siostry. Lisa próbowała w jakiś sposób uciec przed tym, czego doświadczała w domu. Aby nie myśleć o tym, czytała książki. Przeniesienie się w świat fikcji i fantazji było proste. Dzięki temu mogła na chwilę zapomnieć zdawało się, że wykreowany świat stał się częścią jej rzeczywistości. Mówiła o rzeczach, które nie istnieją. Rozpowiadała kłamstwa tonem, jakby w nie wierzyła i zdawało się, że momentami nie potrafi odróżnić, co jest prawdą, a co wytworem jej wyobraźni. Kiedy pytano o jej ojca, odpowiadała, że zginął podczas wojny w Wietnamie. Przez kolejne miesiące Dajen oraz Lisa znosiły to, co działo się w domu. Mieszkały z matką w przyczepie niedaleko bazy wojskowej. Spały razem z małą Patty w jednym łóżku. Po tym, jak John wyjechał, Judy zaczęła przyprowadzać do domu różnych mężczyzn. Nie pracowała, rodzina żyła na granicy ubóstwa i postrzegała tych mężczyzn jako szansę na zdobycie kilkudziesięciu dodatkowych dolarów. Nie wiadomo dokładnie, ilu ich było. Z żadnym nie stworzyła poważnej relacji. Przychodzili. I wychodzili. Dawali jej pieniądze. W zamian za to, Judy uprawiała z nimi seks lub pozwalała, aby robili co chcieli z jej starszą córką. Diane miała wtedy 7 lat. Nie wiedziała, co się dzieje. Natomiast wiedziała, że jeśli sprzeciwi się matce, czeka ją kara. Do wykorzystywania dochodziło na oczach lisy. Czasami, kiedy Judy wychodziła do baru, aby spotkać się z kimś. Zostawiała dzieci pod opieką obcych mężczyzn. Domyślała się, co będzie się działo, kiedy wyjdzie z domu, ale nie zrobiła nic, aby ochronić córki. Wykorzystywała je, aby zdobyć to, czego chciała: pieniądze, chwilę dla siebie. Judy nigdy nie wyraziła skruchy za to, do czego doprowadziła. Wręcz przeciwnie. Później, podczas kolejnego rozwodu, powie, że widziała, że dochodziło do wykorzystania seksualnego, ale będzie to dla niej tylko jeden z dowodów, że to nie ona doprowadziła do rozpadu małżeństwa. Lata później, gdy będzie zeznawać w sądzie, powie, że pierwsze słowa, jakie wypowiedziała Lisa, brzmiały: "Proszę, nie bij mnie". W 1972 roku, kiedy Lisa miała 4 lata, a jej siostra Dajen 8, prawdopodobnie jeden z nauczycieli powiadomił opiekę społeczną. Dajen została zabrana do domu dziecka. Judy nie chciała pozwolić jej odejść. Powiedziała jej na pożegnanie: To wszystko to twoja wina. Dajen nie chciała iść z pracownikami służb, bo wiedziała, że Lisa będzie musiała zostać. Tylko jedno dziecko zostało zebrane, Judy. Nigdy nikt jej nie przesłuchał. Nie zabrano Lisy i Patty, chociaż doświadczały w domu tego samego co Dajen. Jak będzie później wspominać, dorosła Dajen, chociaż miała jedynie 8 lat, była dojrzała. Wiedziała, że kiedy wyjedzie, to na lisie skupi się cała uwaga. To ją będą wykorzystywać mężczyźni, których przyprowadzała matka. Chciała zostać, ale zabrano ją. I wtedy widziała lisę po raz ostatni. Zobaczy ją ponownie po 30 latach na sali sądowej. Niedługo później Daję trafiła do rodziny zastępczej. Jak będzie wspominać, to było najlepsze, co ją w życiu spotkało. Trafiła na rodzinę, która dała jej szczęście, ciepło, miłość. Jej rodzice nauczyli ją poczucia własnej wartości. Dzięki temu udało jej się przepracować to, czego doświadczyła w domu rodzinnym. Ale wiedziała jeszcze, kiedy miała 8 lat, że Lisa nie będzie miała takiego szczęścia. Powie, zawsze mówiłam, że jestem posiniaczona, ale mnie nie złamano. Natomiast Lisa została złamana. Nie miała tam nikogo, kto by ją chronił. Rok później, w 1974 roku, Judy poznała Jacka Claymera i w 75 wzięła z nim ślub. Jack samotnie wychowywał pięcioro dzieci i mieszkał w Oklahomie. Judy przeprowadziła się do niego z Lisą i Patty. W 1974 roku na świat przyszedł syn pary, Teddy. Rok później urodził się kolejny syn, Jerry, a w 78 urodził się Tommy. Więc Judy i Jack tworzyli dużą, paczłorkową rodzinę. W domu mieszkało dziesięcioro dzieci. Dwie córki Judy, pięcioro dzieci Jacka i trzech ich wspólnych synów. Chociaż Jack był w oczach Judy i Lisy wybawcą, okazał się złym człowiekiem. Bardzo złym. Rodzina przenosiła się od jednego miasta do drugiego. Dwanaście osób żyło w przyczepie. W końcu po tym, jak Tommy przyszedł na świat, rodzina zamieszkała w hrabstwie Osage, w północnej części Oklahomy. Na terenie tego hrabstwa mieszka mało ludzi. Dużą część stanowią rezerwaty, na terenie których żyli kiedyś rdzenni mieszkańcy. Większość sąsiadów wiedziała, że Jack jest alkoholikiem, który wraz z żoną znęca się nad dziećmi. Linda, sąsiadka pary, wiedziała, że starsze dzieci, w tym Lisa. Są wykorzystywane seksualnie przez Jacka i jego kolegów. Ale i ona nic nie zrobiła. Jak będzie później wspominać, Judy powtarzała, że Lisa sama się o to prosiła. Sąsiadem pary był pastor, który mieszkał w niedużym domu z rodziną i dziećmi. Jack prześladował ich od chwili, kiedy tam zamieszkał. Kiedy pastor szedł z rodziną w niedzielę do kościoła, Jack wychodził z przyczepy i masturbował się na ich oczach. Groził pastorowi, że go zabije. Któregoś razu, kiedy jechał ciężarówką, próbował w niego uderzyć, ale mężczyzna w ostatniej chwili odskoczył na bok. Po tym wydarzeniu zgłosił sprawę na policję. Powiedział tylko o groźbach, nie wspominając nawet słowem o tym, co działo się w domu sąsiadów, chociaż o wszystkim wiedział. Przeprowadził się z rodziną do innego miasta, a Jack dostał wyrok w zawieszeniu. Kiedy Lisa miała 10-11 lat, za przyczepą zbudował mały domek, w którym spotykał się z przyjaciółmi wieczorami. To tam dochodziło do wykorzystywania. Poza tym w domu stosowano przemoc. Każdego dnia, o każdej porze. Kiedy Lisa miała 12 lat, kuzyn Jacka lub Judy odwiedził rodzinę. Mężczyzna pracował jako policjant, widział dziesiątki podobnych rodzin i kiedy tylko wszedł do domu. Wiedział, że coś jest nie tak. Kiedy został sam na sam z Lisą, dziewczynka powiedziała mu, co się dzieje, zaufała mu. Był policjantem i liczyła, że zostanie przeniesiona w inne, lepsze miejsce, tak jak jej siostra Dajen. Ale kuzyn, tak jak sąsiedzi, nie podjął żadnych kroków. Po weekendzie spędzonym z rodziną wrócił do domu, udając, że o niczym nie wie. Lisa nauczyła się dbać o siebie coraz częściej uciekała w świat, który był wytworem jej wyobraźni. Kłamała w sprawach, które nie miały znaczenia. Nie można było stwierdzić, czy robi to celowo, czy może jest przekonana, że mówi prawdę. Przed nauczycielami i rówieśnikami potrafiła ukryć to, jak się czuje. Jako nastolatka czytała dużo książek, udzielała się w samorządzie szkolnym, grała w szkolnej orkiestrze i zdobywała bardzo dobre oceny. Judy będzie później mówić, że zdała sobie sprawę z tego, że Jack wykorzystuje jej córkę po raz pierwszy, kiedy Lisa miała 15 lat. Co nie jest prawdą. Przez lata wykorzystywała ją do własnych celów. Kiedy w domu trzeba było coś naprawić i wzywano hydraulika czy kogoś innego, Judy mówiła, że nie ma pieniędzy. I oferowała coś innego. Po paru miesiącach spędzonych w tym małym mieście, rodzina przeprowadziła się do innego hrabstwa. Judy, jej mąż i ich dzieci zamieszkali w przyczepie w Sperry, małym mieście na północ od Tulzy, gdzie mieszkało 400 tysięcy mieszkańców. Sperry było uważane za niebezpieczne. Strach było tam chodzić po zachodzie słońca. Większość mieszkańców była biedna i miała na koncie przestępstwa albo wykroczenia. Lisa nigdy nie zaznała stabilizacji. Przeprowadzała się z rodziną łącznie 16 razy. Zmieniało się otoczenie partner matki oraz dzieci. Była jedna stała, jej matka Judy. Rzekomo Judy nie powiedziała nikomu o wykorzystywaniu dlatego, że Jack groził, że ją zabije, lub że kolejną ofiarą będzie jej druga córka Patty. W 83 roku Judy wniosła o rozwód. Wyprowadziła się z lisą, Patty i trzema synami do innej przyczepy. Przed sfinalizowaniem rozwodu zabrała lisa do psychologa, ale jej córka nie była w stanie się otworzyć. Nie potrafiła nikomu zaufać, bo zawiodło ją tak wielu dorosłych, że nie wierzyła, że kolejny ma dobre intencje. Później pojawią się spekulacje, że Judy ujawniła, co działo się w domu, dlatego że chciała, aby uznano, że małżeństwo rozpadło się z winy Jacka i by zasądzono najwyższe alimenty. Podczas terapii. Psycholog stwierdził, że Judy nigdy nie wykazała empatii w stosunku do swojej córki i tego, co ją spotkało. Podczas sprawy rozwodowej mówiła, że nie chce, aby Jack trafił do więzienia za wykorzystywanie. Oficjalnie dlatego, że był samotnym ojcem i nikt nie mógłby zająć się pięciorgiem dzieci. Nieoficjalnie dlatego, że, będąc w więzieniu, nie mógłby płacić alimentów. Jackowi Kleinerowi nigdy nie udowodniono, że wykorzystywał seksualnie jakąkolwiek osobę. On sam będzie później utrzymywał, że nigdy nie wykorzystał żadnego dziecka. Po tym jak Judy przeniosła się w inne miejsce, znów miała problemy finansowe. Jack nie płacił alimentów, za co dwukrotnie trafił do więzienia. Próbowała więc załatwić pieniądze w inny sposób, to znaczy, oferując usługi seksualne w zamian za pieniądze. Z tym, że to nie ona świadczyła te usługi. Osoby, które znały Judy, twierdziły, że przez całe życie kierowała się tym samym schematem. Mogła zostawić partnera, jeśli wiedziała, że czeka na nią kolejny. Tak było i w tym przypadku. Kiedy wzięła rozwód z Jackiem, spotykała się już z innym mężczyzną. Wzięła z nim ślub w 1986 roku, zanim Lisa osiągnęła pełnoletność. Nazywał się Richard Bowman. Przez pierwsze miesiące Judy próbowała zachować pozory. Nie chciała, aby Richard dowiedział się, jaka jest naprawdę. Dlatego organizowała wycieczki dla dzieci, zabierała je nad jezioro, na spacery. Lisa czuła, że jej matka jest nieszczera i nie ufała jej nawet przez chwilę. Richard miał kilkoro już dorosłych dzieci. Po tym, jak wziął ślub z Judy, wprowadził się do niego jego 25-letni syn Karl. Po kilku latach służby w marynarce wojennej Karl wrócił do rodzinnego miasta. Lisa, która miała wtedy niecałe 18 lat, bardzo mu się spodobała. Chciała uciec z domu. Planowała wstąpić do wojska i wyjechać do innego stanu. Nie miała konkretnych planów. Zależało jej na tym, aby być jak najdalej od matki. Karl, tak jak wielu innych mężczyzn, wykorzystał ją seksualnie. Po ukończeniu liceum chciała wstąpić do wojska, ale wiadomość o ciąży pokrzyżowała jej plany. Judy zmusiła ją do ślubu z Karlem. Pobrali się dwa miesiące po tym, jak skończyła liceum. Niektórzy mogą zastanawiać się, dlaczego nie uciekła, dlaczego nie sprzeciwiła się matce, chociaż była dorosła. Relacje rodzinne osób pochodzących z takiego środowiska nigdy nie są czarno-białe. Nie można mówić o prawdziwej bezwarunkowej miłości. Dzieci takie jak Lisa nienawidzą swoich matek, a jednocześnie utrzymują z nimi kontakt, bo wydaje im się, że nie potrafią funkcjonować bez nich. Lisa postrzegała małżeństwo jako szansę na stabilizację. Jak mówiła bliskim, chciała stworzyć rodzinę, dom, chciała troszczyć się o dziecko, które miało się dopiero urodzić. Nie wiedziała, że powtarza schematy matki. Nie wiedziała, czym jest normalność, stabilizacja, ciepło i miłość. Brak przemocy był dla niej luksusem. W rzeczywistości, miłość i nienawiść były dla niej tak podobne, że czasem nie potrafiła ich rozróżnić. Nie chodzi o to, aby znaleźć wytłumaczenie dla czynów, których się dopuści, a o zrozumienie, co nią kierowało i co ukształtowało człowieka zdolnego do takich czynów. W 1987 roku, parę miesięcy po ślubie, przyszła na świat córka Lisy i Karla, Desiree. Rok później urodziła się Chelsea. Następnie w 1989 Lisa urodziła Karla Jamesa II i rok później przyszła na świat Kyla. Więc w wieku 22 lat Lisa była matką czwórki dzieci. Po czwartym porodzie zdecydowała się na podwiązanie jajników. Źle znosiła ciążę i obawiała się, że kolejna może ją zabić. Poza tym Judy groziła jej, że zabierze jej dzieci. Mówiła, że nie jest w stanie zajmować się czwórką, więc tym bardziej nie będzie w stanie się z nimi zajmować, jeśli pojawi się kolejne. Żałowała później, że zdecydowała się na ten zabieg. Chciała mieć więcej dzieci, bo jak mówiła, kiedy była w ciąży, miała pewność, że Karl jej nie zostawi. Lisa coraz bardziej oddzielała się od rzeczywistego świata. Uciekała do tego stworzonego w głowie. Trudno powiedzieć, czy jej stan pogorszył się z czasem, czy może zawsze taka była, ale nie zauważano tego, kiedy była dzieckiem, bo nie musiała podejmować decyzji i nie oczekiwano, że będzie dojrzała. Teraz spędzała większość dnia na czytaniu książek. Karl spędzał często 10-11 godzin dziennie w pracy. Musiał dużo pracować, aby zarobić na utrzymanie czwórki dzieci. Lisa nie pracowała, miała zajmować się domem i dziećmi. W rzeczywistości często zostawiała dzieci same i reagowała, kiedy naprawdę potrzebowały jej pomocy. Nie dawała im jeść. Jeśli były bardzo głodne, podawała im mrożonki. Nie odgrzewała ich. Dzieci musiały dzielić się tym, co rzuciła im na podłogę. Kiedy Karl wracał do domu, Lisa odkładała książkę i odgrzewała kolację. Przed nim musiała dbać o pozory. Bała się go, kiedy wpadał w złość. Lisa stała się alkoholiczką. Nie umiała sobie poradzić bez alkoholu. Sięgała po niego dlatego, że tak jak książki pozwalał jej chociaż na chwilę oderwać się od rzeczywistości. Karl stosował wobec niej przemoc. Zdradzali się nawzajem. Karl widywał się z kobietami w obskurnych motelach i lasach. A lisa wyjeżdżała na tydzień, dwa. Dzieci były wtedy zdane na siebie, bo Karl chodził do pracy. A z lisą było coraz gorzej. Nie potrafiła odróżnić prawdy od fikcji. W domu mnożyły się robaki, a ona codziennie czytała po kilka, kilkanaście godzin dziennie. Mówiła, że jest dobrą matką i chyba tylko ona w to wierzyła. Inni wiedzieli, jaka jest prawda. Dzieci chodziły brudne, głodne. Lisa nie była w stanie podnieść się rano z łóżka, więc nie miał kto wyszykować dzieci do szkoły. Musiały nauczyć się samodzielności w wieku kilku lat i przejąć obowiązki osoby dorosłej. Najstarsze córki przewijały młodszą siostrę i opiekowały się nią. Lisa czasami zapominała o swoim istnieniu. Wydawała się nieobecna. Niezamyślona, melancholina, przypominała raczej ducha, który się nie rusza i nie mówi, nie reagowała, kiedy ktoś wołał ją po imieniu, kiedy gotowała, myliła składniki, na przykład dodawała amoniak zamiast oleju. Dzieci wspominały, że któregoś razu obudziła je w środku nocy i zawiozła je do Teksasu, bo koniecznie chciała zobaczyć jakieś miejsce, o którym przeczytała w książce. Najmłodsze dziecko pary nadal nosiło pieluchy. Lisa nie była świadoma tego, co robi. Założyła pieluchę kozie, którą trzymali za przyczepą. Była to jedna z wielu podobnych sytuacji. Czasem nie rozpoznawała swoich dzieci. Raz przyszła na spotkanie rodzinne z kochankiem. Córki nie chciały z nią chodzić w żadne miejsca publiczne, bo jak wspominały, Lisa zachowywała się często bardzo dziwnie. Wymachiwała rękami. Krzyczała, przypominała dziecko, które się niecierpliwi. W 93 roku, po siedmiu latach małżeństwa, Karl wniósł o rozwód. Nie chciał lisy ani dzieci w swoim życiu. się razu spakował swoje rzeczy i wyjechał na wschód od Arkansas. Zamieszkał w Springdale, w północno-zachodniej części Arkansa, gdzie mieszkało wtedy niecałe 30 tysięcy mieszkańców. Miał nadzieję, że rozpocznie nowy rozdział w swoim życiu. Czekały na niego nowe możliwości. Chciał zacząć od nowa i nie wspominać więcej o przeszłości. Ale parę tygodni po przeprowadzce, przed jego drzwiami pojawiła się Lisa z dziećmi. Nie chciała brać rozwodu. Poza tym nie pracowała i nie byłaby w stanie utrzymać czwórki dzieci. Obawiała się, że Karl nie przyjmie jej pod swój dach, dlatego powiedziała, że jest w ciąży. I mąż początkowo nie chciał w to uwierzyć. Wiedział, że Lisa często posuwa się do kłamstwa, aby osiągnąć swój cel lub tak po prostu. Poza tym przeszła zabieg podwiązania jej owodów, który jest nieodwracalny. Ale Lisa powiedziała mu, że coś musiało pójść nie tak, bo zaszła w ciążę. Karel postanowił dać jej szansę. Prawdopodobnie zdawał sobie sprawę z tego, że nie spodziewają się kolejnego dziecka ale tak czy inaczej chciał spróbować naprawić to małżeństwo ze względu na dzieci. On i Lisa dołączyli do kościoła Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich, gdzie odbywały się sesje terapeutyczne dla par. Lisa nie była przekonana. Oto na jej drodze zjawiła się kolejna osoba, która twierdziła, że powinna być dobrą i przykładną matką. A ona chciała być kimś więcej, czuła się stłamszona. Była tak samo nieszczęśliwa jak wcześniej. Po prostu nauczyła się ukrywać to przed Karlem i stwarzała pozory, tak jak Judy, jej matka. W 1994 roku ona i Karl odnowili przysięgę małżeńską. Mijały kolejne miesiące, a jej wygląd się nie zmieniał. Poród nie nadchodził. Karl nie był zaskoczony. Natomiast Judy, która również dowiedziała się o ciąży, była. Lisa powiedziała, że poroniła i nie chciała o tym mówić, ale tym razem była pewna, że jest w ciąży i że za kilka miesięcy urodzi zdrowe bliźniaki. Ciąża urojona zdarza się częściej wśród zwierząt, u ludzi bardzo rzadko. Zazwyczaj dotyka dwóch typów kobiet. Pierwszy typ to kobiety, które bardzo chcą zajść w ciążę, ale z jakiegoś powodu nie mogą mają problemy z płodnością. Lub tak jak lisa wiedzą, że nie mogą zajść w ciążę, ale jednak to pragnienie jest zbyt silne. Drugi typ to kobiety, które obawiają się ciąży. Według materiałów naukowych ryzyko urojonej ciąży wzrasta, jeśli kobieta była ofiarą przemocy seksualnej, choruje na depresję, miała problemy w związku, miała problemy z płodnością lub w przeszłości straciła ciążę. U lisy pojawiły się trzy czynniki. Doświadczyła wykorzystania seksualnego, chorowała na depresję, aczkolwiek w tamtym czasie jeszcze tego nie wiedziała i miała problemy w związku. Lisa marzyła o kolejnym dziecku. Wyobrażała sobie, jak będzie wyglądać jej codzienność. Oczami wyobraźni widziała siebie, jak karmi niemowlaka z butelki na bujanym fotelu, jak kupuje małą piżamę, jak czyta: Dziecku do snu. Ale był to tylko wytwór jej wyobraźni. Miały miesiące, obserwowała niektóre objawy u siebie, co zdarza się przy ciąży urojonej, widziała jak jej brzuch rośnie, miała większy apetyt, czuła ruchy płodu, to typowe objawy. Nie mogła uwierzyć, że nie jest w ciąży. Kiedy zbliżał się termin porodu, w cudzysłowie, mówiła sobie, że poroniła i dlatego nie ma dziecka, którego pragnęła. Jak będą później wspominać osoby z jej środowiska, Lisa była cichą osobą. Nie miała przyjaciół. Znała się jedynie z sąsiadami z widzenia. Nie potrafiła stworzyć więzi z innymi ludźmi, które dla większości osób wydają się naturalne. Mówiła sąsiadom, że jest w ciąży. Dzieci się nie pojawiły, dlatego sąsiedzi zaczęli plotkować. Lisa nie mogła tego znieść, dlatego ona, Karl i dzieci przenieśli się do Nowego Meksyku. Zamieszkali w przyczepie w Deming, gdzie mieszkał Richard, ojciec Karla. W tamtym czasie Judy była już z innym mężczyzną. Richard był jej trzecim mężem. Łącznie miała sześciu. Wtedy mieszkała z czwartym, Denim. Rodzina hodowała kozy i owce za przyczepą. Oprócz tego Karl pracował jako dostawca jedzenia, a Lisa pracowała dla lokalnej gazety. Zajmowała się składem oraz przygotowaniem do wydruku, a potem też planowaniem dostaw. Nie pracowała tam długo, dlatego że mówiła, co myśli i nie zastanawiała się nad tym nawet przez chwilę, przez co często dochodziło do sytuacji, że mówiła coś, czego nie powinna lub obrażała swoich pracodawców. Miała kilka koleżanek, chociaż lepiej będzie powiedzieć, że znała z widzenia kilka współpracownic. Zwierzała się im z problemów. Mówiła, że jest w ciąży, że bardzo kocha dzieci i pragnie mieć dużą rodzinę. Koleżanki miały wrażenie, że jest dobrą matką i dba o dzieci, bo tak często o nich mówiła. Judy, kiedy przyjechała odwiedzić swoją córkę w Nowym Meksyku, była w szoku. Wnuki Judy były bardzo zaniedbane, w domu było brudno, dzieci biegały nago po podwórku, a jedna z jej córek, kiedy para mieszkała w Nowym Meksyku, Przedawkowała tylenol, czyli lek na ból głowy. Judy jej nie upilnowała i dziewczynka połknęła tabletki. Zawieziono ją do szpitala i udało się ją uratować. W 93 roku Karl wniósł o rozwód, potem się wycofał i kolejny raz złożył pozew 5 lat później, w 98. Najstarsze dziecko pary miało wtedy 11 lat, a najmłodsze 8. Lisa upierała się, że jest w kolejnej ciąży, ale Karl był pewien, że nie chce dłużej trwać w tym małżeństwie. W końcu odpuściła i nalegała, aby jak najszybciej sfinalizować rozwód. Ona i Karl byli po rozwodzie już dwa miesiące później, w sierpniu 1998. Ustalono, że dzieci będą mieszkać z Lisą, a Karl będzie mógł się z nimi widywać. Mężczyzna, pomimo tego, że wiedział, że jego była już żona, nie jest w stanie zapewnić opieki dzieciom, nie chciał się nimi zająć. Po raz kolejny uciekł, bo nie chciał mieć kontaktu z lisą. Zamieszkał w Oklahomie i od tej pory rzadko widywał się z dziećmi. Nie zależało mu na tym. Dzieci przypominały mu o pewnym etapie życiowym, którego bardzo żałował. Poza tym nie chciał widzieć lisy. Mniej więcej w tamtym czasie. Jeden z braci Lisy znalazł w domu, w którym wcześniej mieszkała, nagrania wideo. Było na nich widać, jak Karl, jej były mąż, wykorzystuje ją seksualnie. Mężczyzna powie później: „Byłem w szoku. Przypominało to scenę z horroru. Po obejrzeniu tego czułem się chory. Nie wiedziałem, co robić, ani jak rozmawiać o tym z moją siostrą. Wszystko zaczęło się układać, przynajmniej według rodzeństwa Lisy.” Był to początek jej końca, jak będą później wspominać. A co zrobił jej brat, który odkrył kasety? Nic. Tak jak inne osoby w jej życiu, kobieta nie dawała sobie rady z czwórką dorastających dzieci. Potrzebowała pomocy i pieniędzy. Dostawała zasiłek, ale pieniędzy wciąż brakowało. Dlatego wprowadziła się do domu, w którym mieszkała jej matka Judy, wraz z czwartym mężem Denim. Mieszkali na farmie w miasteczku położonym w Kansas. Nie pracowali. Zarabiali dzięki sprzedaży jajek, wełny, mleka i świń. Sprzedawali też owoce i warzywa. Byli w dużym stopniu samowystarczalni. Żyli z dala od cywilizacji i przez rok lisa żyła w takich warunkach. Ale wkrótce wszystko się zmieniło, bo poznała mężczyznę, który nazywał się Kevin Montgomery. Kevin mieszkał w Melvern miasteczku liczącym 400 mieszkańców. Malvern znajduje się niedaleko miasta, w którym Lisa mieszkała z matką i dziećmi. Kevin zamieszkał tam z rodzicami, kiedy miał kilka lat. Jego ojciec był elektrykiem i pracował w pobliskim mieście przy ważnym projekcie. Kevin poszedł w ślady ojca i również został elektrykiem. On i Lisa poznali się w pracy. Pracowali w tym samym miejscu w mieście o nazwie Topeka. Mieli ze sobą wiele wspólnego. Lisa potrafiła udawać, więc jeśli ktoś jej nie znał, to nie wiedział, co dzieje się w jej głowie i jakie ma problemy. Kevin niczego nie zauważył. Lisa bardzo mu się spodobała. Przy każdej kolejnej rozmowie odkrywali, jak wiele mają ze sobą wspólnego. Urodzili się w tym samym roku, w 68, więc kiedy się poznali, mieli 31 lat. Mieli za sobą nieudane małżeństwo. Kevin, tak jak Lisa, miał dzieci z pierwszego małżeństwa, miał trzech synów, którym poświęcał każdą wolną chwilę. Dzieci spędzały większość dni w tygodniu u matki, do ojca jeździły na weekendy. Kevin wziął rozwód niecały rok wcześniej. Z radością odkrył, że dla Lisy rodzina też jest najważniejsza. Pasowała do niego pod każdym względem, tak przynajmniej myślał. Była kobietą, z którą mógł wziąć ślub i stworzyć dużą, szczęśliwą rodzinę. Po paru miesiącach randkowania Lisa była zirytowana. Chciała poważnego związku, ale Kevin chciał poczekać z kolejnym krokiem, czyli zamieszkaniem razem. Chciał ją lepiej poznać i przede wszystkim upewnić się, że jego synowie zaakceptują Lisę, a on stworzy relacje z jej dziećmi. Lubił Lisę, ale podchodził do tego czysto pragmatycznie. Chciał mieć pewność, że im się uda. Lisa, chcąc wziąć sprawy w swoje ręce, zrobiła to, co wcześniej, z Karlem. Wtedy to zadziałało. Powiedziała, że jest w ciąży. Kevin nie wiedział o zabiegu i nie miał powodu, aby podważać jej słowa. Pozwolił jej wprowadzić się do siebie, na farmę. Ale jego reakcja nie była taka, jakiej Lisa się spodziewała. Marzyła, że kiedy dowie się o ciąży, oświadczy się jej. Ale dał jej pieniądze, aby usunęła ciążę i powiedział, że dla niego to wszystko dzieje się zbyt szybko. Niedawno wziął rozwód, zresztą Lisa tak samo i chciał trochę poczekać. Udawała, że jest w kolejnej ciąży. Jej wygląd się nie zmienił. Powiedziała, że poroniła. W domu, w którym mieszkał Kevin, znajdowały się dwie sypialnie. W jednej spał on z Lisą, a w drugiej spały jej dzieci, cała czwórka. Wcześniej, kiedy jego synowie przyjeżdżali na weekendy, właśnie tam spali. Ale po tym jak Lisa wprowadziła się na farmę z czwórką dzieci, zaczęło brakować miejsca. W marcu 2000 roku ona i Kevin wzięli ślub. Rok później wynajęli większy dom, bo zaczęło brakować miejsca. Znajdował się za miastem, otaczały go pola. W pobliżu pasły się krowy. Państwo Montgomery dostosowali się do życia na wsi. Kupili świnie, kozy i owce. Kevin dojeżdżał do pracy do Melvern, a Lisa zajmowała się gospodarstwem i dziećmi. Jej stan psychiczny polepszył się. Przynajmniej takie można było odnieść wrażenie. Kobieta, która wynajęła im dom, mieszkała niedaleko. Wspominała, że Lisa dbała o zwierzęta, doiła kozy. Gromadziła wełnę, poświęcała dużo czasu dzieciom, które miały jej pomagać na farmie. Zaczęła udzielać się na forach internetowych, pytała o porady związane z prowadzeniem gospodarstwa. Ona i Kevin zaczęli rozmawiać o powiększeniu rodziny. Lisa wspominała, że chciałaby mieć więcej dzieci, że jej marzeniem jest wychowywać dzieci z Kevinem, bo to by przypieczętowało ich związek. On nadal o niczym nie wiedział. Żył w przekonaniu, że wkrótce Lisa zajdzie w ciążę. Sąsiedzi współczuli się. Wyglądało to tak, jakby straciła kilka ciąż. Można było zauważyć pewien schemat. Z radością oznajmiała, że jest w ciąży, przygotowywała pokój dla dziecka, a po paru tygodniach lub miesiącach przestawała wychodzić z domu. Była przegnębiona, bo jak mówiła, po raz kolejny poroniła. I tym sposobem dochodzimy do momentu, przez który powstał ten podcast. W 2001 roku Lisa i Kevin przeprowadzili się na farmę. Rok później, w 2002, Lisa założyła hodowlę psów rasy Rad Terrier. Kevin ją w tym wspierał. Miał nadzieję, że to pozwoli jej odwrócić uwagę od smutku, jaki czuła po poronieniu. Mieli zacząć na tym zarabiać, a pieniędzy ciągle brakowało. Kevin pracował w Melvern, ale mieli czwórkę dzieci na utrzymaniu, dodatkowo musiał płacić alimenty. Z tego powodu Lisa podejmowała prace dodatkowe w różnych miejscach. Pracowała m.in. w restauracji typu fast food i na stacji benzynowej. W 2003 roku zamierzała powiększyć hodowlę. Udzielała się na forach dla hodowców i nawiązała kontakt z mężczyzną, który również miał hodowlę psów. Jeden z jego psów zapłodnił jej suczkę. I później szczeniaki zostały sprzedane. Lisa podrobiła rodowód, i kiedy właścicielka jednego z psów wzięła udział w wystawie, odkryto ten fakt. Niedługo później ta informacja doszła do hodowców mieszkających w okolicy. Chodziło o hodowców, którzy również udzielali się na forum. Lisa była z nimi w stałym kontakcie, i pojawiły się naciski, aby zamknęła hodowlę. Osoby z tego środowiska, które miały okazję poznać Lisa, Będą później wspominać, że było w niej coś niepokojącego. Miała w sobie coś takiego, przez co woleli trzymać się od niej z daleka. Czuli się niekomfortowo, kiedy przebywali w jej towarzystwie. Ale była jedna osoba, która stanęła w jej obronie. Tą osobą była Bobby Joe Stinnett. Poznała lisa na wystawie psów. Zrobiła na niej pozytywne wrażenie. Powiedziała hodowcom, że jest przekonana, że zaszła pomyłka. I Lisa może się wytłumaczyć, naprawić swój błąd. Twierdziła, że zasługuje na drugą szansę, więc przymknięto na nią oko i sprawa ucichła. Tymczasem Lisa poświęcała coraz mniej czasu psom, ponieważ była w kolejnej ciąży, urojonej oczywiście. Koleżankom z restauracji czy stacji benzynowej opowiadała o wszystkich dolegliwościach. Nikt nie podważał jej słów, bo dlaczego miałby to robić? Nadal udzielała się na forum. To forum nosiło nazwę Rater Chatter. Na nim również zamieszczała posty, w których opisywała swoje dolegliwości związane z ciążą. W tamtym czasie Lisa odnowiła kontakt z matką. Po tym, jak się od niej wyprowadziła, przestała się do niej odzywać. Ich relacja była burzliwa. Kobieta z jednej strony kochała matkę, była do niej przywiązana, ale z drugiej nienawidziła jej za to, co jej zrobiła. I nie potrafiła jej wybaczyć. Nie umiała sobie z tym poradzić, dlatego w 2003 roku poszła na terapię. Była jedynie na kilku sesjach, bo nie było jej stać, aby chodzić do terapeuty co tydzień. Stwierdzono u niej depresję. W czasie, kiedy znów zaczęła spotykać się z matką, odnowiła kontakt z rodzeństwem. W tym z przyrodnim bratem Tedim. Jej bracia i siostry, tak jak ona, mieli problemy psychiczne większe lub mniejsze. Dwie lub trzy osoby były alkoholikami, inne miały stwierdzone choroby psychiczne, natomiast Teddy radził sobie chyba najlepiej. Dopiero co urodził się jego syn Justin, planował ślub z dziewczyną, ale nie mógł znaleźć miejsca, gdzie on, dziewczyna i ich syn mogliby zamieszkać. Lisa nie mogła znieść tego, że jej brat doczekał się dziecka. Patrzenie na niemowlę sprawiało jej ból. Przez kilka miesięcy próbowała przekonać brata, aby oddał jej Justina. W końcu doniosła na policję, że jej brat handluje narkotykami i Justin jest zaniedbywany. U Justina znaleziono różne substancje nielegalne i został oskarżony o posiadanie. Nie o handel, więc i wyrok miał być łagodniejszy. Ostatecznie skazano go na sześć lat więzienia. Z kolei jego dziewczyna, oskarżona również o posiadanie, została skazana na kilkanaście miesięcy pozbawienia wolności. Oznaczało to, że Justin pozostał bez opieki. Lisa postanowiła wykorzystać tę sytuację, chociaż postanowiła to złe słowo. Po prostu wcieliła plan w życie. Co ciekawe, kiedy pojechała do domu Tediego, czyli brata, kiedy przebywał w więzieniu, pojechała tam z matką, siostrą i innym przyrodnim bratem, Oskarżyła tego brata Tomiego o to, że groził jej nożem. On również został aresztowany i uznano go za winnego na podstawie zeznań lisy. Trafił do więzienia, wyszedł po kilku dniach. Wydano zakaz zbliżania się, który złamał. Lisa zadzwoniła na policję i ponownie trafił do więzienia, tym razem na dłużej, za złamanie zasad zwolnienia warunkowego. Osoby ze środowiska lisy współczuły jej. Od listopada 2003 roku mówiła, że jest w ciąży. Kilka razy poroniła. Musiała dbać o zdrowie, nie mogła się denerwować, a jej brat jej groził, przez co mogła stracić ciążę. I ponoć tak się stało, tak mówiła Lisa. W lutym 2004 roku odbyła się rozprawa w sprawie przyznania opieki nad Justinem. Lisa miała nadzieję, że zaopiekuje się bratankiem ale sąd uznał, że nie ma wystarczających środków, aby utrzymać czwórkę dzieci, nie mówiąc o piątce, dlatego opiekę przyznano babci, czyli Judy. Kevin stał się podejrzliwy, zaczął powątpiewać w to, czy Lisa naprawdę jest w ciąży. Owszem, jej brzuch stawał się większy, miała zachcianki, czasami puchły jej stopy, ale nigdy nie widział, aby pojawiły się jakieś komplikacje. Któregoś dnia, kiedy Judy przyjechała z Justinem do państwa Montgomery, matka Lisy powiedziała Kevinowi, że jego żona podwiązała jej wody prawie 15 lat wcześniej. Od tej pory Kevin stopniowo oddalał się od Lisy. Sam nie wiedział, co jest prawdą, a co kłamstwem, w które wierzyła jego żona. Lisa nie chciała dać mu odejść. Wnioskowała o wydanie zakazu zbliżania się. Aby Judy nie mogła dalej rozpowiadać plotek i parszywych kłamstw na jej temat, jak mówiła. Judy chciała, aby skierowano ją do szpitala psychiatrycznego, ale tak się nie stało. Lisa zamierzała udowodnić Kevinowi, że jej matka jest w błędzie. Mówiła mu, że za kilka miesięcy w ich domu pojawi się zdrowe dziecko, ich wspólne, długo wyczekiwane dziecko. Jak wiadomo, nie mogła zajść w ciążę. Dlatego szukała innego sposobu, aby zrealizować swój plan. Nie mogła porwać Justina i udawać, że go urodziła, bo chłopiec miał prawie dwa lata. Pomyślała, że może kupić dziecko. Nie miała jednak pieniędzy. Próbowała wyłudzić od Karla, pierwszego męża, pieniądze. Groziła mu, że go zabije, ale nie udało jej się wyłudzić nawet dolara. W kwietniu 2004 roku pojechała na wystawę psów z dziećmi. Spotkała wtedy Bobby Joe Stinnett. Lisa wzbudzała w niej litość. Bobby była sympatyczną osobą i rozmawiała z nią z grzeczności. Nie przyjaźniły się. Dla Bobby była to kolejna osoba, która tak jak ona miała hodowlę psów. Ta rzecz je łączyła. A kim była ta równie ważna postać w tej historii? Bobby Joe urodziła się pod koniec 1981 roku, co oznacza, że była 13 lat młodsza od Lisy. Mieszkała z rodzicami Becky oraz Bakiem w Skidmore w stanie Missouri. Skidmore leży prawie 300 kilometrów na północ od Melvern, gdzie mieszkała Lisa. Jej rodzice rozstali się, kiedy była dzieckiem. Wychowywała ją matka Becky. Bobby urodziła się z rozszczepem podniebienia. Chorowała jako dziecko i musiała przejść kilka operacji. Była jedynaczką i matce zależało na tym, aby zapewnić jej wszystko, co najlepsze. Była oczkiem w jej głowie. W Skidmore mieszka jeszcze mniej osób niż w Melvern, bo niecałe 250, więc wszyscy wiedzieli, kim była Becky i jej córka Bobby Joe. Sąsiadki i zarazem przyjaciółki Becky cieszyły się, kiedy ponownie wyszła za mąż. Z drugim mężem miała jedno dziecko, syna. Bobby Joe była nieśmiałym dzieckiem. Jako nastolatka otworzyła się. Kiedy chodziła do liceum, miała wielu przyjaciół i była lubiana. Wszyscy wiedzieli, że Bobby Joe ma dwie pasje: konie, na których jeździła w wolnym czasie, oraz psy. Marzyła, że któregoś dnia założy hodowlę psów. W 2000 roku ukończyła szkołę średnią. Spotykała się z Zebem Stinetem, z którym w 2003 roku weźmie ślub. Zeb pracował w dużym centrum ogrodniczym, a ona w sklepie ogrodniczym za miastem. W tym centrum ogrodniczym sprzedawano też zwierzęta oraz różne akcesoria. Współpracownicy wiedzieli, że Bobby Joe najbardziej lubi zajmować się zwierzętami, i właśnie to robiła przez większość czasu, będąc w pracy. Inne osoby, które były bardziej charyzmatyczne, zajmowały się obsługą klienta. Ona tego nie lubiła. Chyba, że ktoś pytał o zwierzęta, o to jako nie dbać. Wtedy mogła rozmawiać z tą osobą godzinami. W 2002 roku Bobby Joe postanowiła spełnić swoje marzenie i założyła hodowlę psów o nazwie Szczęśliwa Niebiańska Farma. Miała hodowlę psów rasy rat Terrier. Wiedziała wszystko o tej rasie i udzielała się na forach dla hodowców. Traktowała poważnie to, co robiła i widać było, że kocha psy. Jak pisała na forum, mioty planowała z wyprzedzeniem. Wcześniej jej psy musiały przejść wszystkie badania, brały udział w wystawach. Jeśli chodzi o sprzedaż, to chciała mieć pewność, że szczeniaki trafią do dobrych domów. Musiała wiedzieć, ile osób mieszka w domu, czy są w nim inne zwierzęta czy przyszli właściciele mają dom, czy tylko go wynajmują, i jakie warunki zapewnią psom. Po ślubie zmieniła pracę. Zatrudniono ją w centrum ogrodniczym, w którym pracował jej mąż. Zarabiała więcej, mogła mniej pracować i więcej czasu poświęcać psom. Utrzymywała kontakt z wieloma hodowcami mieszkającymi w różnych stanach. Częściej udzielała rad niż z nich korzystała. Była znana i szanowana w tym środowisku. Z tego powodu, kiedy powiedziała, że trzeba dać Lisie kolejną szansę, większość osób się z nią zgodziła. W kwietniu 2004 roku Bobby Joe pojechała na wystawę dla psów. Na tej samej wystawie pojawiła się Lisa. Już wcześniej się dogadały, że się spotkają. Lisa chciała, aby Bobby doradziła jej w pewnej kwestii. Chodziło o planowanie kolejnego miotu. Podczas rozmowy odkryły, że oprócz pasji do psów. Łączy je coś jeszcze. Obie były w ciąży. Bobby Joe dopiero się o tym dowiedziała. Lisa powiedziała, że ona również. I tuż przed wystawą lekarz powiedział jej, że będzie miała bliźniaki. Kobiety pogratulowały sobie i po wystawie pożegnały się, obiecując sobie, że pozostaną w kontakcie. Mieszkały w innych Stanach. Lisa w Kansas, a Bobby Joe w Mizuri. Nie miały okazji, aby się spotkać, dlatego kontaktowały się przeważnie mailowo. Czasami też rozmawiały ze sobą przez telefon. W mailach, które się zachowały, pisały o hodowli, o szczeniakach. Ich więź się umacniała. Lisa uważała ją za swoją przyjaciółkę. Obie spodziewały się dziecka, a właściwie dzieci, i pisały o tym. Bobby Joe cieszyła się, że znalazła taką przyjaciółkę. Mogły cieszyć się z ciąży. I przeżywać to wspólnie. Bobby Joe miała urodzić 16-17 grudnia, natomiast Lisa wcześniej, dokładnie 12. Ich kontakt urwał się niespodziewanie w czerwcu, dwa miesiące po wystawie. Lisa napisała tylko tyle, że poroniła. Bobby Joe czuła się winna. Myślała, że Lisa nie chce z nią pisać ze względu na ciążę. Czytanie o ciąży mogło sprawić jej ból. Dlatego nie pisała do niej. Ale w październiku Bobby Joe zauważyła, że Lisa zamieszcza posty na forum dla hodowców. Pisała, że nadal jest w ciąży. Straciła jedno dziecko, ale lekarzom udało się uratować drugie i od tej pory stara się jak najwięcej odpoczywać, aby nie ryzykować. Bobby Joe była zdziwiona. Lisa pisała jej, że straciła ciążę. Tylko, dlaczego miałaby kłamać? Ale porzuciła ten temat po kilku dniach, bo nie znała lisy dość dobrze i nie było powodu, dla którego miałaby się tym przejmować. Była podekscytowana. W tamtym czasie dowiedziała się, że urodzi córkę. Ona i Zeb zdecydowali, że nazwą ją Victoria Joe. Przygotowali dla niej pokój i nie mogli się doczekać, aż przyjdzie na świat. W listopadzie zorganizowali przyjęcie, na które zaprosili rodzinę i przyjaciół. Mieli co świętować. Bobby Joe była z siebie dumna, bo jeden z jej psów zdobył medal na wystawie. Lisa nadal udawała, że jest w ciąży. O dziecku wiedziały wszystkie osoby z jej otoczenia. Niektórzy zauważyli, że ma mały brzuch i nie wygląda, jakby spodziewała się dziecka. Ale Lisa powiedziała, że wcześniej też nie było po niej tego widać, a doczekała się czwórki dzieci. Kevin wierzył, że będą mieć dziecko. Kilka razy czuł jak kopie. Karl, czyli pierwszy mąż Lisy, wiedział, że to urojona ciąża, ale Kevin nie chciał mu uwierzyć. Lisa zachowywała się tak samo, kiedy byli razem. Martwił się o dzieci. Złożył wniosek do sądu o przyznanie mu opieki nad dziećmi. Chciał zająć się trójką. Najstarsza córka pary była już pełnoletnia i miała wyjechać na studia. Lisa powiedziała wszystkim, że dziecko urodzi się 16 grudnia. W listopadzie założyła nowego maila. Nazywało się Fisher for Kids. Przedstawiała się jako Darlene Fisher. Umawiała się na spotkanie z Bobby Joe. Znalazła ją w internecie na jednym z forów dla hodowców. Twierdziła, że mieszka w Missouri i ona oraz jej mąż chcą kupić dla dzieci prezent w postaci psa. Zbliżało się Boże Narodzenie i taki właśnie zaplanowali prezent dla dzieci. Chcieli odebrać go wcześniej. 16 grudnia. Kobiety umówiły się na popołudnie. Lisa, podając się za Darlin, powiedziała, że przyjedzie z mężem. Bobby Joe czekała na nią i tamtego dnia nie wychodziła z domu. Kiedy czerwona Toyota zaparkowała niedaleko, rozmawiała z matką przez telefon, zauważyła samochód przez okno i powiedziała matce: O, właśnie przyjechali, muszę kończyć. W rzeczywistości była to lisa, która przyjechała z Melvern w stanie Kansas i przejechała prawie 300 km, aby dotrzeć do domu Bobby Joe Steenett. Na podstawie zeznań lisy oraz dowodów znalezionych na miejscu zbrodni uda się później odtworzyć najbardziej prawdopodobny przebieg wydarzeń. Kiedy Bobby Joe skończyła rozmowę z matką, poszła na korytarz, aby powitać Darlene Fisher. Kiedy otworzyła drzwi... Zrozumiała, że została oszukana, bo przed nią stała nie Darlin, która chciała kupić dzieciom prezent pod choinkę, a jej koleżanka Lisa, którą kojarzyła z wystawy dla psów. Lisa użyła sznurka, na którym wiesza się bieliznę, aby udusić Bobby Joe. Upewniła się, że nie żyje. Dopiero wtedy odpuściła. Następnie wyjęła z samochodu transporter dla psa przywiozła go ze sobą z Melvern. Włożyła jednego ze szczeniaków do transportera, tego, którego mówiła, że chce kupić. Włożyła do bagażnika transporter, a następnie cofnęła się. Wzięła nóż z kuchni, a następnie wycięła płód Bobby Joe. Myślała, że kobieta nie żyje, ale w którymś momencie Bobby Joe obudziła się. Zaczęła się szarpać, kiedy Lisa wycinała z jej brzucha płód. Chwyciła ją za rękę, szarpnęła ją za włosy, ale Lisa była silniejsza, sięgnęła po sznurek do bielizny i tym razem zaciskała go na jej szyi dłużej. Następnie wyjęła jej dziecko i tym samym nożem przecięła pępowinę. Po tym wszystkim poszła do pokoju, który był przeznaczony dla Wiktorii Joe i wzięła chusteczki dla niemowląt, aby oczyścić dziecko. W drodze do domu zatrzymała się w mieście o nazwie Topeka. I zadzwoniła do Kevina, aby powiedzieć mu, że zaczęła rodzić podczas świątecznych zakupów w centrum handlowym w Topece. Powiedziała, że nie ma potrzeby, aby przyjeżdżał. Twierdziła, że da sobie ze wszystkim radę. Jeszcze tego samego dnia wróciła do Melvern. Kevin był szczęśliwy. Utwierdził się w przekonaniu, że wszyscy dookoła próbowali mu wmówić coś, co nie było prawdą. Lisa zaszła w ciążę, urodziła dziecko i. Oto przed nim stał tego dowód ich córka, którą postanowili nazwać Abigail. Był w siódmym niebie. Kolejnego dnia postanowili pojechać do kawiarni, tam zjedli lunch i każdemu z dumą pokazywali swoją nowonarodzoną córkę. Wszyscy gratulowali mi się i nie mogli wyjść z podziwu, jak szybko zdążyła wrócić do zdrowia. Powiedziała, że było to jej piąte dziecko, miała silny organizm. W tym samym czasie w innym stanie trwało śledztwo poprzedniego dnia, 16 grudnia. Matka Bobby Joe, Becky, postanowiła odwiedzić swoją córkę. To ona rozmawiała z nią po raz ostatni. Pamiętała, że Bobby Joe powiedziała jej przez telefon, że ci kupcy przyjechali i rozłączyła się. Wywnioskowała, że kupili już psa i wrócili do domu. Chciała spędzić z córką czas. Też mieszkała w Skidmore, więc nie miała daleko. Kiedy zbliżyła się do domu, w którym mieszkała jej córka ze swoim mężem, zauważyła, że drzwi były otwarte. To ją zaniepokoiło. Wbiegła po schodach i wtedy w korytarzu znalazła ciało swojej córki. Na szyi miała ślady. Wyglądało to tak, jakby została uduszona. Jej ciało było zmasakrowane. Nie tylko w korytarzu, ale też w innych pomieszczeniach było pełno krwi. Sprawca zaatakował ją z ogromną brutalnością, ale to, co szokowało ją najbardziej, to był fakt, że z ciała Bobby Joe wyjęto płód. Śledczy będą później wspominać, że ciało Bobby Joe wyglądało tak, jakby eksplodował jej żołądek. Pojawiło się wiele pytań: czy był to planowany atak, wiele wskazywało na to, że tak. Chociażby ten szczegół przekazany przez matkę zmarłej czyli to, że jej córka zauważyła samochód i wywnioskowała, że to ci ludzie, z którymi umawiała się, aby przekazać im psa. Czy w takim razie to oni byli sprawcami? Czy może był jeden sprawca? I kto był w stanie dopuścić się tak brutalnego ataku? Sprawdzono komputer Bobby Joe. Na podstawie adresu IP udało się wyśledzić osoby, które chciały kupić szczeniaka. Lokalizacja to było Melvern w stanie Kansas. Kolejnego dnia 17 grudnia śledczy przyjechali pod wskazany adres. Kiedy zauważyli samochód znajdujący się przed domem, nabrali przekonania, że zaraz wejdą do domu kogoś, kto zabił Bobby Joe Stinet. Bobby Joe nie mówiła matce, jak wyglądał samochód kupców. Powiedziała tylko tyle, że przyjechali i rozłączyła się. Natomiast śledczy mieli już zeznania sąsiadów. Była to taka okolica, co zresztą będzie widoczne na zdjęciach że ktoś kto wjeżdżał do tego miasta był widziany przez wszystkich i sąsiedzi twierdzili zgodnie że samochód który zaparkował przed domem Bobby Joe to była czerwona toyota przed domem w melvern stała właśnie czerwona toyota zanim otworzyły się drzwi do śledczych podbiegły psy były to psy rasy rat terrier co tylko utwierdziło ich w przekonaniu że to właśnie dom zabójcy Bobby Joe miała takie same psy, a kupcy chcieli kupić jednego z nich. Gdy weszli do domu, zestali Kevina Montgomery'ego oraz jego żonę, która siedziała na kanapie przed telewizorem, trzymając na rękach niemowlę. Kiedy detektywi wyciągnęli rękę, aby podać ją lisie na powitanie, zauważyli pod jej paznokciami krew. Jak się później okaże, pod jej paznokciami zostanie znalezione DNA Bobby Joe. Lisa zapytana o okoliczności porodu powiedziała, że zaczęła rodzić poprzedniego dnia podczas zakupów świątecznych w centrum handlowym w Topece. Później pojechała do szpitala, tam urodziła i jeszcze tego samego dnia wróciła do Melbourne. Śledczy poprosili męża kobiety, Kevina, aby zabrał dziecko i zostawił ich sam na sam zapytali Lisa po raz kolejny, co się stało. Lisa zmieniła wersję i powiedziała, że urodziła w domu, z pomocą dwóch przyjaciółek, potem przekazała trzecią wersję, czyli, że urodziła, kiedy była sama w domu, ale nie pokrywało się to ze słowami męża, który twierdził, że urodziła w topece. W końcu godzinę później przyznała się do tego, że zabiła Bobby Joe i porwała jej dziecko, mówiąc, że to jej własne. Dziecko przekazano pod opiekę odpowiednich służb, zlecono badania DNA, które potwierdziły, że jej matką była Bobby Joe, a ojcem jej mąż, Zeb. Wygląd dziecka również budził pewne wątpliwości. Ważyło 2,5 kg, a jego głowa była nienaturalnie okrągła. Ma to związek z tym, że kiedy kobieta, która rodzi, rodzi naturalnie, to gdy dziecko przechodzi przez drogi rodne, zniekształca się jego głowa. Wydłuża się. Dziecko, dziecko, które Lisa nazywała Abigail, miało nienaturalnie okrągłą głowę. Ponadto zachowywało się dosyć dziwnie, to znaczy nie płakało, było nad wyraz spokojne, więc należało skierować je na dodatkowe badania. Jeszcze tego samego dnia, 17 grudnia, dzień po zabójstwie Bobby Joe Stinnett, Lisa Montgomery została oskarżona o przestępstwo, to znaczy o porwanie prowadzące do śmierci. Groziło jej dożywocie, lub nawet kara śmierci. Przed procesem wykonano dodatkowe badania i potwierdzono, że po pierwsze Lisa Montgomery miała chorobę psychiczną, cierpiała na ciążę urojoną, miała psychozę i oprócz tego doznała uszkodzeń mózgu. Lekarze nie byli pewni co do tego, czy pojawiły się one jeszcze w okresie ciąży. Czy może pojawiły się one później na skutek długotrwałej przemocy? Jedno było pewne. Mózg Lisy nie działał tak jak mózg zdrowej osoby. Nie była w stanie myśleć jak zdrowa osoba. Co to zmieniało? Bardzo dużo, ponieważ w takim przypadku obrona mogła powołać się na niepoczytalność. Czyli Lisa zostałaby skierowana do ośrodka. Nie skazano by jej na pewno na karę śmierci. Tydzień przed procesem pojawiła się teoria, że zbrodni dopuścił się brat kobiety, Tommy. Ale Tommy miał alibi. Poza tym Lisa przyznała się do winy, pod jej paznokciami znaleziono a Bobby Joe, a na miejscu zbrodni znaleziono DNA Lisy. Więc nie było wątpliwości co do tego, kto to zrobił. Pytanie było jedynie takie, czy Lisa powinna być traktowana jak osoba zdrowa. Przed procesem dwóch niezależnych lekarzy stwierdziło u Lisy oprócz depresji, zaburzenia osobowości typu borderline oraz zespół stresu pourazowego. Jak się okazało, jej dzieciństwo, okres dorastania i toksyczne związki miały wpływ na to, co się stało i miały wpływ na jej stan. W 2007 roku, kiedy doszło do procesu, ławnicy odrzucili teorię lekarzy, że Lisa była niepoczytalna. Twierdzili, że w momencie popełnienia przestępstwa była w pełni świadoma swoich czynów, co oznaczało, że powinna być sądzona jak osoba zdrowa. W październiku została uznana za winną, a parę dni później, po długich naradach ława przysięgłych, zaleciła karę śmierci. Formalnie potwierdzono wyrok w kwietniu 2008 roku. Natomiast wiele faktów z życia lisy zostało ujawnione dopiero po ogłoszeniu wyroku skazującego. W 2012 roku sąd najwyższy odrzucił apelację Lisy. Od tej pory przebywała w Teksasie, gdzie oczekiwała na karę śmierci i przez to, że było tyle wątpliwości co do jej stanu psychicznego, ta kara była przekładana z roku na rok. Bo gdyby jednak stwierdzono, że Lisa nie była świadoma popełnienia przestępstwa i faktycznie miała psychozę, to nie wykonano by kary śmierci. Miała zostać ona wykonana w 2020 roku, potem przełożono datę egzekucji na 2021, ale znowu przełożono na rok później, na 1 stycznia 2022 roku. Znowu opóźniono tym razem na 12 stycznia i tego dnia po ponownej naradzie postanowiono mimo wszystko wykonać egzekucję. Kiedy została zapytana o to, czy ma jakieś ostatnie słowa, odpowiedziała, że nie. Zastrzyk wykonano tuż przed północą 12 stycznia 2022 roku. Parę godzin później, już 13 stycznia, stwierdzono zgon. A co po tym wszystkim działo się z dzieckiem Bobby Joe? Nazwano ją Victoria Joe, tak jak początkowo Bobby i mąż Zepp planowali. Dziewczynka była wychowywana przez ojca, nadal mieszka w Skidmore ze swoją rodziną i nie udziela się w mediach. Ma 19 lat. Obchodzi urodziny w dzień śmierci swojej matki. To już koniec tego podcastu. Pomimo tego, że ta sprawa jest dosyć znana, to chciałam ją omówić właśnie z perspektywy lisy. Przeanalizowanie jej dzieciństwa, tego co ją spotkało. Pozwoliło zrozumieć, dlaczego zrobiła to, co zrobiła, co nią kierowało, dlaczego była tak zdesperowana. Czekam na dyskusję pod tym podcastem. Jestem ciekawa, co myślicie o wyroku, czy w takim przypadku, jeśli Lisa nie była zdrowa psychicznie i cierpiała na liczne zaburzenia, czy powinna zostać wykonana egzekucja? Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz komentarza. To wszystko pozwala na rozwijanie tego kanału. Dziękuję za przesłuchanie tego podcastu do końca. My słyszymy się przy okazji kolejnego podcastu i do usłyszenia.